Zostałem zachęcony, by się wypowiedzieć na temat, by się po raz kolejny wypowiedzieć na temat procesu Chojeckiego, mowy końcowe. Najbardziej mnie rozmawiła przemowa mecenasa Turczyna. Tam było kilka takich rzeczy, które się wręcz proszą o skomentowanie. Na przykład użala się wielce, jak to Chojecki został wielce skrzywdzony, że jest obrażany, jakimi to wulgarnymi epitetami jest określany przez co niektórych hejterów. Tak słuchałem tego z niemałym zdziwieniem. No, w tym wypadku nie trafiło na niewiniątko. Któż inny z tak wielkim podobaniem nie obraża innych ludzi? Obraża wszystkich w taki niemiły sposób, wysoce obraźliwy, wulgarny. I taki człowiek kulturalny nigdy nie będzie wypowiadał takich słów, jakich on wypowiada. I co gorsza, gdy Chojecki kogoś obrazi, to jeszcze widać, że sprawia mu to wielkie zadowolenie. No i ktoś taki nie powinien się dziwić, że jest obrażany przez innych. Nie chcesz być obrażany, nie obrażaj innych. Oczywiście zdarzają się w życiu sytuacje, że ktoś nigdy nikogo nie obraża, a jest obrażany z jakichś tam powodów. Czasami tak bywa. Ale jeżeli ktoś, kto na co dzień obraża wszystkich, robi to z upodobaniem i to jeszcze upublicznia na dodatek, no to nie trzeba długo czekać na reakcję. No to reakcja tutaj będzie zrozumiała. Tutaj trudno mi się dziwić, że część katolików jest obrażona. No, któż nie byłby obrażony? Zresztą nie tylko katolicy są obrażeni tym, co robi bądź wygaduje Chojecki. No, protestanci też są obrażeni, oczywiście nie wszyscy, bo część jest albo neutralna, albo troszeczkę broni, z pewnymi zastrzeżeniami. Z tego co widzę, to u baptystów pewna część, jakieś kilka procent, może 2%, może 5% w jakimś tam stopniu popiera Chojeckiego, ale w innych denominacjach no to trudno jest spotkać choćby jedną osobę, która popierała Chojeckiego. A jeżeli nawet ktoś się popiera, to z pewnymi zastrzeżeniami. Więc no, trudno się dziwić. Człowiek obraził wszystkich, kogo się tylko dało, a teraz chce, aby go broniono. Tak kilkakrotnie w wypowiedziach wyrażał takie niezadowolenie, że żaden kościół protestancki go nie poparł. Nie poparł i nie poprze. To cóż tym nadzwyczajnego. No, to jest chyba raczej naturalne, że nie poprze. Rażący brak obiektywizmu, tak bym powiedział. No bo nie chcę używać mocniejszych słów. Ale tutaj zachodzi rażący brak obiektywizmu ze strony pana mecenasa. Też miał takie dziwne, kto trzeźwy ten pojmie, no takie, na sam początku coś takiego rzucił. No, czyli jego oponenci jakoby nie są trzeźwi. No tak, taki z tego wniosek. Co jeszcze mógłbym dodać? Relacje w IPP z procesu zawsze były powycinane. Nigdy nie wrzucono pełnego filmiku. Zawsze powycinane i wybrano to, co najkorzystniejsze dla nich. Niekorzystne fragmenty zostały wycięte. Natomiast strona przeciwna opublikowała całość, wszystko. No i to przemawia bardzo na korzyść tej strony. Wszystko zostało opublikowane. Pierwsze reakcje obozu IPP były takie, że prokurator domaga się więzienia. No jednak prokurator domagał się 10 miesięcy więzienia, ale w zawieszeniu na 2 lata. Zresztą tak zwykle bywa, że strona pokrzywdzona domaga się jakiejś kary i jednocześnie trochę zawyżając. Były takie przypadki, że prokurator domaga się od kogoś uwięzienia, na przykład Bolesław Dawidow,
ale dostał w zawieszeniu. Jeżeli prokurator domaga się 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata, to prawdopodobnie będzie to trochę mniejsza kara, na przykład 3 miesiące na zawieszeniu na rok, albo nawet w ogóle nie będzie tego, tylko wyłącznie grzywna. No i to w zasadzie byłoby słuszne. Najlepiej by było, gdyby Chojecki zapłacił no, na przykład 50 tysięcy złotych albo 100 tysięcy złotych na Dominikańskie Centrum Walki z Sektami. No to nazwa chyba trochę inna jest tego. To się nazywa Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. No w taki sposób. Więc gdyby zapłacił na coś takiego, to by było całkiem niezłe rozwiązanie. Albo na jakieś Centrum Walki z Patologiami. A niektórzy... A mój zwierzchnik przed miesiącem tak się wypowiedział w prywatnej rozmowie, więc nie do końca nawet wiem, czy mogę cytować, ale powiedział, że najlepiej by było, gdyby zapłacił na Częstochowę. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Więc takie pomysły mają na ogół protestanci, a przynajmniej ci protestanci, z którymi się stykam na co dzień. No, to może byłoby wszystko, jeżeli na razie, jeżeli chodzi o proces Chojeckiego. Może jeszcze odstosunkuję się do niektórych kwestii, które czasami padały w komentarzach. Doszło do pewnego nieporozumienia, jeżeli chodzi o główny nurt protestantyzmu, jeżeli chodzi o protestantyzm historyczny. Przede wszystkim ja sam nie jestem przedstawicielem protestantyzmu historycznego i specjalnie nie jestem tym nawet zainteresowany. Tylko to, co mnie dziwi, że Chojecki, który również nie ma nic wspólnego z historycznym protestantyzmem, nagle przypisuje sobie takie związki. No, wypada być świadomym, wypada wiedzieć, gdzie się jest, gdzie lokuje się nurt na mapie wyznań protestanckich, a tutaj on siebie lokuje w głównym nurcie, w samym centrum, no, XVI wiek i tak dalej. Właśnie ten ciągle XVI wiek tu u niego się powtarza, przebija nie wiadomo ile to i nie wiadomo ile razy nawet. Problem w tym, że protestantyzm to jest bardzo szeroki ruch i nie wszyscy są zgodni co do tego, które nurty można klasyfikować, umieszczać protestantyzmie, a które nie. Na przykład często się uważa, że Anglikanie to nie jest protestantyzm, ale nie brak osób, które lokują anglikanizm w protestantyzmie, którzy zaliczają to do protestantyzmu. To takich tego nie brak, zwłaszcza wśród publicystów. Wśród publicystów to jest to częste podejście. Natomiast jeżeli chodzi o naukowców, to już raczej podkreśla się, że przynależność jest wątpliwa. Wiele osób uważa, że anglikanizm nie należy do protestantyzmu. Zresztą można nawet zauważyć, że niektóre osoby nawet zmieniają swój pogląd w tych sprawach. Niektóre osoby potrafią się powiedzieć, że anglikanizm w żadnym wypadku nie należy, że ani High Church, ani Low Church, żaden z nich nie jest protestancki, a po kilku latach ta sama osoba stwierdza, że przynajmniej Low Church to jak najbardziej jest to nurt protestancki. Więc z anglikanizmem to jest pewien problem. Z kolei niektóre nurty powstały na długo przed reformacją, no przede wszystkim Waldensi, na wiele wieków przed reformacją, a to są protestanci jak najbardziej. Niczym istotnym nie różnią się od Kelwinów. No a od XVIII wieku niektórzy uważają, że za datę graniczną należałoby przyjąć rok 1675. Powstaje nowy ruch, czasami określany jako druga reformacja. Były takie próby,
żeby nazywać to drugą reformacją. No i wtedy adwentyści byliby trzecią reformacją. Więc były takie próby, ale to się nie przyjęło. Protestantyzm ewangelikalny, albo inaczej ewangelikalizm, w różnych językach to jeszcze nawet zachodzi pewna niezgodność, jeżeli chodzi o terminologię w rozmaitych językach. W Meksyku wszystkich protestantów określa się jako evangelikos. Chyba, być może nie wymówiłem poprawnie. Nawet świadków Jehowych zalicza się do tego nurtu i mormonów nawet. W Stanach Zjednoczonych to był raczej termin neoewangelikalni, albo też niektórzy mówią, że evangelicals, ale evangelicals to nie do końca jest to samo, co w Polsce ewangelikalni. I to jest nawet ten problem, że to nawet nie do końca się zgadza, jeżeli zaczniemy porównywać poszczególne kraje sobą, to nawet nie do końca da się to uporządkować. Do tego stopnia to jest uzależnione od rodzimych tradycji, od rodzimego języka, od jakichś lokalnych tradycji. No, ale tak zasadniczo biorąc, to kościoły ewangelikalne to jest inny nurt niż ewangelicy. Dosyć bardzo się różni. Jeszcze nie tak dawno w Polsce, w czasach PRL-u, ewangelikalni bardzo często lubili podkreślać, że nie są protestantami, bardzo, bardzo często, ale także osoby spoza, osoby z zewnątrz też czasami podkreślały, że to nie są protestanci, na przykład ksiądz biskup profesor Wysoczański. On prywatnie uważa, że takie kościoły jak baptystyczne, zielonoświątkowe, Chrystusowe i tym podobne, to nie są żadni protestanci. No, protestanci to dla niego luteranie, reformowani czy metodyści, to są protestanci. Natomiast te młodsze kościoły albo denominacje to już nie są protestanci. Więc w tych sprawach tak nie ma pełnej zgody pomiędzy wszystkimi, ale co do innego możemy być pewni, że ewangelikalizm protestancki to nie jest protestantyzm historyczny, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy. Natomiast Chojecki cytuje siebie w historycznym protestantyzmie i to jest paradoks, no to jest absurd totalny. Jeszcze była taka sprawa, że ktoś napisał, że w takim razie, w nawiązaniu do moich słów, że każdy język to odrębny system pojęciowy i przechodząc z jednego takiego języka na inny, zawsze dokonują się pewne drobne przekłamania, czasem mniejsze, czasem większe. I ktoś napisał, że w związku z tym to nie wiadomo, co Jezus miałby powiedzieć. Tak się jednak składa, że przypowieści Jezusa są dosyć jasne, są dosyć zrozumiałe i na jakikolwiek język byśmy przekładali, to niemal zawsze zostanie zachowana ich zostanie zachowany ich podstawowy przekaz. Na ogół nie ma problemów. Problem może być, jeżeli zaczniemy przekładać na jakieś dialekty Eskimosów albo Bushmenów. Czasami mogą być problemy
Ale to naprawdę wyjątkowe sytuacje. Zasadniczo biorąc, gdy przekładamy przypowieści Jezusa na dowolny język, to na ogół nie ma jakichś specjalnych problemów. Problem może stwarzać czy drachmę pozostawiamy w takim brzmieniu, czy też zamieniamy na jakiś inny termin, bo większość współczesnych ludzi nie wie, co to takiego drachma, albo talent. W tego typu sytuacjach może być problem, ale zasadniczy przekaz przypowieści jest zawsze dosyć prosty, dosyć czytelny, dosyć łatwy. Problem może być większy, problem może być o wiele większy problem, gdy przekładamy listy Pawła. No wtedy tak. Cóż, z przechodzeniem z jednego języka na drugi, no to chociażby taki prosty przykład, jeszcze przykład ze starożytności, język koptyjski. Przekłady Nowego Testamentu na dialekt języka koptyjskiego, przede wszystkim dialekt bohairski i dialekt seicki. No to mamy tam takie sytuacje, że Ewangelii Jana, słowo Bóg w odniesieniu do Chrystusa jest zastępowane, jest oddawane przez inny termin niż Bóg w przypadku Ojca. I to się dzieje w Ewangelii Jana 1,18, później w 16 rozdziale. W każdym takim przypadku, gdy Ewangelii Jana nazywa Chrystusa Bogiem, to wtedy koptyjskie przekłady stosują czasami rozróżnienie. Inny termin Bóg w odniesieniu do Ojca, a inny termin Bóg w odniesieniu do Chrystusa. Więc do tego typu sytuacji czasami dochodzi. Albo inny ciekawy przykład, który lubię czasami podkreślać prawosławni. W języku greckim jest termin timao, czyli oddawać cześć, a jest również i proskineo, który w zasadzie można tłumaczyć jako oddawać pokłon, ale można też tłumaczyć jako oddawać cześć. I tutaj dla prosany zachodzi duża różnica pomiędzy timao a proskineo. Pierwszy z nich można odnosić do świętych, a drugi tylko do Boga. Natomiast przy przełożeniu na inne języki, to już zaczyna być gubione. W łacinie tego się tak nie czuje, w polskich przekładach tego się nie czuje, w wielu innych. No ale za bardzo nie chcę wchodzić w tę sprawę. Na ten temat dużo napisano i cały czas dużo się pisze. Dzisiaj już nie żyjemy w czasach, kiedy lubimy podkreślać różnice. Był taki czas, że podkreślaliśmy różnice. Dzisiaj bardziej koncentrujemy się na podobieństwach. No, a Chojecki jest takim człowiekiem z innej epoki, który lubi podkreślać różnice. No, on prawdopodobnie urodził się w XVI wieku, został zamrożony i przeniesiony do naszych czasów. I dlatego tak stawia pewne sprawy. Zostawmy tego chłopa, bo on już i tak już jest po nim.